Po wielu konferencjach, które dotyczyły zagadnień bardziej szczegółowych, dzisiaj będzie o sprawach bardziej fundamentalnych. Ta konferencja to będzie swoiste kompendium dobrej modlitwy. A skoro używam tego pojęcia, dobra modlitwa, to w samym tym pojęciu zawiera się teza, że jest coś takiego jak modlitwa zła. Z tego chciałbym się wytłumaczyć, bo no, czy właśnie tak jest? Czy możemy tak powiedzieć, że jakaś modlitwa jest zła? Parę słów na ten temat, tak na dobry początek. Mógłby ktoś pomyśleć tak, że każda modlitwa jest dobra, a ewentualnie może być modlitwa mniej lub bardziej doskonała. Ale trzeba powiedzieć, że nie takie jest ewangeliczne nauczanie o modlitwie, bo przecież krytykuje Pan Jezus modlitwę na pokaz, krytykuje modlitewną paplaninę na wzór kultów pogańskich. Opowiada też przypowieść o faryzeuszu i celniku i pokazuje w niej jasno, że modlitwa skażona pychą Panu Bogu się nie podoba. Dalej, święty Jakub zupełnie bezpośrednio mówił o złej modlitwie. Pisze: modlicie się, a nie otrzymujecie, bo się źle modlicie, starając się jedynie o zaspokojenie swych żądz. Jest więc coś takiego jak zła modlitwa. A skoro tak, to powiedzmy o tym, jaka modlitwa jest dobra. W tej konferencji powiem wiele rzeczy, których nie mówiłem do tej pory, a niektóre się może powtórzą. Kilka razy też będę was odsyłał do poprzednich konferencji, jeżeli ich nie słuchaliście. Ale zaznaczę, że nawet jeżeli coś się powtórzy, to zagadnienia, które będę poruszał, będą miały taki charakter, że warto do nich co jakiś czas wracać. Jest tak często w życiu, zarówno w sprawach świeckich, jak i w sprawach religijnych, że nie są nam najpotrzebniejsze jakieś zupełnie nowe spostrzeżenia, zupełnie inne niż wszystko, cośmy słyszeli do tej pory. Ale często to, czego potrzebujemy, to jest powracanie do tego, co już jakoś tam wiemy. Przypominanie sobie, pogłębianie tego, umacnianie się w tym, przekuwanie tego w czyn. Wiele jest też takich wartości, których nie jesteśmy w stanie zdobyć raz na zawsze. Musimy je zdobywać stale, ustawicznie. Tak na przykład jest z wolnością albo z pokorą. Zresztą oczywiście wiele innych przykładów można jeszcze podać. No to przejdźmy już do meritum. Ostatnimi czasy dość często w kazaniach cytuję katechizm świętego Piusa X i zacytuję go także w tej konferencji. Przeczytam wam za chwilę dwa pytania dotyczące modlitwy wraz z odpowiedziami. Ten katechizm ma strukturę pytanie, odpowiedź, pytanie, odpowiedź. To spójrzmy na jedno z tych pytań. Brzmi ono tak. Na czym polega pierwszy i najważniejszy warunek, aby modlitwa była skuteczna? Odpowiedź. Pierwszym i najlepszym warunkiem skuteczności modlitwy jest być w stanie łaski albo pragnąć w nim być. Myślę, że to jest dość oczywiste, bo dziwne by to było, gdyby ktoś z jednej strony trwał w grzechu ciężkim i wcale się nie zamierzał z Bogiem pojednać, na przykład myśląc, że po co iść do spowiedzi, skoro Boże Narodzenie jest dopiero za pół roku, no a z drugiej strony rzekomo Pana Boga bardzo kochał i żarliwie się modlił. To jest sprzeczność. A oczywiście wszyscy jesteśmy grzesznikami, ale o ile, jak mówi znane powiedzenie, ludzką rzeczą jest upaść, o tyle już szatańską rzeczą jest trwać w upadku. To jest zupełne zaprzeczenie miłości, trwanie w upadku, bez woli nawrócenia. Stan łaski to jest podstawa, to coś zupełnie najważniejszego. Lub przynajmniej pragnienie stanu łaski, ale nie rozumiane jako jakaś tam pusta deklaracja, ale konkretna decyzja, że czym prędzej chcę się z Panem Bogiem pojednać w sakramencie pokuty. Skądinąd możliwe, że tak naprawdę człowiek z taką postawą w stanie łaski tak naprawdę jest?
bo być może jego żal jest doskonały, a jak wiemy, żal doskonały, który zawiera w sobie wolę spowiedzi, żal doskonały gładzi grzechy, także ciężkie grzechy. A więc jak ten człowiek pójdzie do spowiedzi, to może być tak, że to będzie tak naprawdę sakramentalne potwierdzenie czegoś, co już się dokonało, odpuszczenia jego grzechów właśnie przez ten żal. Ale to tak na marginesie. Spójrzmy na jeszcze jedno pytanie z katechizmu. Jakie są inne warunki potrzebne do dobrej modlitwy? Odpowiedź. Dobra modlitwa wymaga zwłaszcza skupienia, pokory, zaufania, wytrwałości i poddania się woli Bożej. Skoro tak, to chciałbym dzisiaj o tym właśnie powiedzieć. Skupię się na pokorze, skupieniu i wytrwałości. Ale o zaufaniu i poddaniu się woli Bożej też będzie trochę, zwłaszcza pod koniec konferencji, gdy będę mówił o księdze Judyty. Zanim powiem parę słów na temat pokornej modlitwy, chciałbym wpierw przytoczyć jeszcze jeden fragment, tym razem z nowszego katechizmu. Mianowicie to będzie kompendium katechizmu Kościoła katolickiego. Kompendium zostało wydane w roku 2005 na początku pontyfikatu Benedykta XVI. Oczywiście prace nad nim trwały już wcześniej, za Jana Pawła II. Na początku ostatniej, traktującej o modlitwie, czwartej części kompendium, jest fundamentalne pytanie. Czym jest modlitwa? Po 37 konferencjach na temat modlitwy nie chciałbym dopiero teraz mówić, czym ona jest. Zresztą w początkowych konferencjach o tym mówiłem, używając szczególnie często dwóch słów. Spotkanie oraz miłość. W tym miejscu chciałbym się skupić na fragmencie odpowiedzi, której nam Kościół w kompendium udziela. Fragmencie, który posłuży do powiedzenia czegoś na temat pokory. Otóż czytamy tak w kompendium. Modlitwa jest darem Boga, który przychodzi, aby spotkać się z człowiekiem. To jest super ważne, abyśmy wszyscy to mieli wyryte w głowach i w sercach, że modlitwa jest darem. Tak jak spotkanie z bliską osobą jest darem. Dziwne by to było, gdyby przyjaciel spotkał się z przyjacielem albo oblubieniec z oblubienicą i mówił tej drugiej osobie jakoś tak, że masz mi być wdzięczny, wdzięczna, że łaskawie się zechciałem z tobą spotkać. No, nie tak przeżywamy ważne dla nas relacje. A nawet jeżeli to spotkanie dla jednej z osób będzie z jakiegoś powodu wymagające, bo zmęczenie, bo czas dojazdu, bo coś jeszcze innego, to ona i tak wie dobrze, że to spotkanie jest wzajemnym darem, wzajemnym obdarowywaniem się ich obojga. Powiedziałem już, że o pokorę trzeba się starać całe życie. To dotyczy także pokory w modlitwie. Łatwo się o tym przekonać, bo o ile stosunkowo łatwo jest wystrzegać się najbardziej prymitywnych form pychy czy obłudy, na przykład takiej, gdy ktoś modli się na pokaz albo opowiada na okrągło o swoich pobożnościowych dokonaniach, o tyle przed formami pychy bardziej subtelnymi to już ustrzec się dużo trudniej. Stosunkowo łatwo jest nie trąbić przed wszystkimi na temat swojej modlitwy, ale trudniej jest nie popaść w jakiś subtelny, wewnętrzny samozachwyt, gdy już w danej sytuacji, jeżeli to było wskazane, zachowało się swoją modlitwę w ukryciu, pod zasłoną milczenia. O jaki jestem święty, o jaka jestem święta, że udało mi się zachować milczenie na swój temat. Pokusa takiego myślenia, ona jest dużo bardziej subtelna niż pokusa mówienia o sobie wszystkim dookoła. O pokorę trzeba starać się całe życie. Tutaj wiele jest subtelnych, nieoczywistych do uniknięcia pułapek. Ale wróćmy do kwestii daru. To, by widzieć w modlitwie dar Boga, że ten czas, który spędzam na modlitwie, to jest bardziej dar Boga dla mnie niż mój dar dla Niego.
I to, że niezależnie od tego, w jakiej modlę się intencji, to ja sam jestem pierwszym korzystającym z tej modlitwy, pierwszym beneficjentem mojej modlitwy. Ta świadomość jest bardzo ważna do tego, by w tym spotkaniu z Bogiem zachować autentyczną pokorę, albo przynajmniej zbliżyć się do autentycznej pokory. Modlitwa jako dar Boga dla nas, dar, którego potrzebujemy, tak jak potrzebujemy też choćby postu, by w świecie, w którym jest milion okazji, by popaść w rozmaite zniewolenia, pozostać człowiekiem wewnętrznie wolnym. I ta świadomość, że potrzebujemy postu, ona jest jakąś tarczą, która chroni nas w pewnej mierze przed popadnięciem w pychę w trakcie poszczenia. I podobnie ta świadomość, że ja potrzebuję modlitwy, ja potrzebuję spotykać się z moim Bogiem, ona dla zachowania postawy pokory jest czymś ważnym, zwłaszcza w okresach szczególnie intensywnej modlitwy. Jak może mamy jakąś intencję, którą tak mocno omadlamy, bo tak bardzo nam na niej zależy. My sami tej modlitwy też potrzebujemy. To nas chroni jakoś przed pychą. Wątek pokornej modlitwy jest też poruszony w katechizmie świętego Piusa X. Jest pytanie, co to znaczy modlić się pokornie? A odpowiedź jest następująca. To znaczy szczerze uznawać swą niegodność, słabość i nędzę oraz zachować odpowiednią postawę ciała. Możemy chyba stwierdzić, że na pewnym podstawowym poziomie jest to stosunkowo łatwe. Szczerze uznać swą niegodność, słabość i nędzę. Mogę sobie w tym celu na przykład przypomnieć, ile to już spowiedzi w życiu odbyłem. Jak wiele na tych wszystkich spowiedziach grzechów wyznałem, a przecież w ogóle w życiu jeszcze więcej popełniłem. Mogę też pomyśleć o wszystkich swoich niewypełnionych postanowieniach, albo o tych, które wypełniałem, ale z czasem je porzuciłem. Mogę pomyśleć o zmarnowanych szansach do czynienia dobra, które już nigdy nie wrócą. Mogę pomyśleć o wszystkich natchnieniach, którym się przeciwstawiłem, bo to było wygodne, łatwe. Mogę też wyobrazić sobie siebie samego w roli kata Pana Jezusa. Tak na przykład jakby rzymski żołnierz, który go okrutnie biczował, miał moją twarz. Że to ja go biczowałem. Ten obraz to nie jest jakiś taki absurdalny wymysł. To nie jest od rzeczy, bo to przecież także za moje grzechy przelał swoją krew Pan Jezus. To nie gwoździe cię przebiły, lecz mój grzech, tak śpiewamy. To nie ludzie cię skrzywdzili, lecz mój grzech. Trudno myśleć o tym wszystkim i uznawać się przed Bogiem za nie wiadomo kogo. Jesteśmy przed Nim niegodnymi nędzarzami, ale nędzarzami ukochanymi. Nędzarzami, za których Boży Syn oddał życie na krzyżu. Katechizm mówi też o odpowiedniej postawie ciała. Tego myślę, że nie muszę rozwijać, tym bardziej, że mówiłem już o tym wiele w konferencji trzeciej. Ona była zatytułowana Postawa ciała, a modlitwa. Zainteresowanych oczywiście zapraszam do wysłuchania tej konferencji. A w tym miejscu chciałbym dodać jedynie jedną przestrogę. Otóż przestrzegam was zarówno w odniesieniu do tej kwestii ubioru, jak i do innych kwestii, przepraszam, nie ubioru, tylko postawy ciała, ale ubioru też. Przestrzegam przed myśleniem w popularnym dzisiaj kluczu, że wszystko jest tak samo dobre. Nie można powiedzieć, że coś jest lepszego od czegoś innego, bo to będzie, nie wiem, dyskryminacja, bo nienawiści, czy jeszcze coś innego. Nie. No oczywiście tak nie jest. Nie jest tak, że wszystkie postawy są tak samo dobre. Wszystkie gesty, wszystkie sposoby zewnętrznego wyrażania czci. Nie wszystko jest tak samo dobre. No ale teraz może nie będę tego rozwijał. Pokora w modlitwie. To jest coś ogromnie ważnego. Bóg pysznym się sprzeciwia. Pokornym zaś daje łaskę. Idźmy dalej. Czytamy w katechizmie o skupieniu.
Między innymi tego właśnie dotyczyła konferencja o przygotowaniu modlitwy. To była konferencja druga. Aby się więc nie powtarzać, poruszę w odniesieniu do skupienia jeden wątek, którego jeszcze w tych wszystkich konferencjach nie poruszałem. W katechizmie czytamy między innymi, żeby, tu cytuję, podczas modlitwy skupić się na tym, że jesteśmy w obecności Boga, który nas widzi i słyszy. Skupienie na Bożej obecności podczas modlitwy, a już szczególnie na początku modlitwy. Ukierunkowanie myśli na Boga, które niesie za sobą zarazem pewne oderwanie myśli od siebie samego, siebie samej. Jest to coś istotnego, bo przecież na modlitwie mamy się na Panu Bogu skupić, a nie na sobie samych. Jak to zrobić? Jak to osiągnąć? Jak ku temu postąpić? Tutaj odwołam się do świętego Franciszka Salezego. W swoim klasycznym, wspaniałym, genialnym, prawdziwie natchnionym dziele zatytułowanym Filotea, już nieraz to dzieło reklamowałem, pisze święty Franciszek o czterech sposobach postawienia się w Bożej obecności. Jak o tym powiem, będzie zaraz sporo cytatów, to się może wydać skomplikowane, ale naprawdę bardzo łatwo jest to chwycić. Także jak się o tym usłyszy, to się naraz staje czymś zupełnie oczywistym. Co to są za cztery sposoby? Posłuchajmy, jak pisze Franciszek Salezy. Pierwszy polega na żywym i uważnym przeniknięciu się wszechobecnością Bożą. To jest tą prawdą, że Bóg jest we wszystkim i wszędzie i że nie ma takiego miejsca ani takiej rzeczy na świecie, gdzie by Bóg nie był obecny najrzeczywistszą swoją obecnością, tak dalece, że jak ptaki gdziekolwiek lecą, wszędzie są w powietrzu, tak i my, gdziekolwiek idziemy, wszędzie jesteśmy w obecności Bożej. Każdy o tej prawdzie wie, ale nie każdy przywiązuje wagę do tego, by się nią przeniknąć. I teraz będzie ciekawe porównanie. Ślepi nie widzą króla, gdy jednak są ostrzeżeni o jego obecności, wstają, by go uszanować. Ale i to prawda, że nie mogąc go widzieć, łatwo o jego obecności zapominają, a zapomniawszy, jeszcze łatwiej zaniedbują należnego mu uszanowania i zachowania. Niestety, Filoteo, i my nie widzimy Boga, tak przy nas obecnego. A chociaż wiara nas o jego obecności ostrzega, to jako, że nie widzimy go na własne oczy, zapominamy o tej obecności i zachowujemy się tak, jakby Bóg był od nas bardzo, a bardzo daleko. Bo chociaż wiemy dobrze, że Bóg jest obecny przy wszystkim, to jednak, gdy o tym nie myślimy, dzieje się tak, jakbyśmy w ogóle o tym nie wiedzieli. Dlatego przed modlitwą trzeba obudzić w duszy żywą myśl i baczność na obecność Bożą. Myśl o Bożej wszechobecności. To jest pierwszy podany nam przez Franciszka Salezego sposób. Czytajmy dalej. Drugim sposobem postawienia się w świętej obecności Bożej jest pomyślenie, że nie tylko Bóg jest tam, gdzie Ty jesteś, lecz że ponadto jest w sposób szczególny i osobliwszy w Twoim sercu i na dnie Twojego umysłu, ożywiając je i oświecając swą boską obecnością, będąc jakby sercem Twego serca i umysłem Twego umysłu. Święty Paweł powiedział, że w Bogu żyjemy, w Bogu się poruszamy i w Bogu jesteśmy. Wglądając w tę prawdę, rozbudzaj w swoim sercu najgłębszą cześć ku Bogu, tak serdecznie zawsze w Nim obecnemu. Skupienie się na szczególnej obecności Boga w człowieku to drugi sposób. Dalej pisze święty Franciszek Salezy. Trzecim sposobem jest zwrócenie uwagi na Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, który w swoim człowieczeństwie patrzy z nieba na wszystkich ludzi na ziemi, a zwłaszcza na chrześcijan, którzy są Jego dziećmi, szczególnie zaś na modlących się, którym przygląda się w osobny sposób. To zaś nie jest prostym przypuszczeniem, ale rzeczywistą prawdą, bo aczkolwiek my Go nie widzimy, to przecież jest tak,
że z wysokiego mieszkania niebios Chrystus na nas patrzy. Tutaj dodam, że to oczywiście bardzo ludzki sposób mówienia. Nie chodzi rzecz jasna o to, jakoby sposób widzenia świata przez Syna Bożego był tak ograniczony, jak widok z odległej wysokiej chmurki. No, to chciałem to powiedzieć, ale myślę, że to jasne dla wszystkich nas. I ostatni, czwarty, to będzie w zasadzie przedostatni sposób, krótko opisuje Franciszek tak. Czwarty sposób zależy od wyobraźni, mocą której wyobrazić sobie możemy Jezusa w Jego przenajświętszym człowieczeństwie, obecnego tuż przy nas, tak jak sobie wyobrażamy nieobecnego przyjaciela, gdy mówimy: zdaje mi się, że widzę Go i słyszę. Tak od siebie powiem, że to ostatnie zdanie akurat trochę mnie dziwi. To zdanie: zdaje mi się, że widzę Go i słyszę. Tego przyjaciela, którego realnie przy mnie nie ma. No ale to tak na marginesie. Może macie jakieś inne odczucia w tym zakresie. Cztery sposoby uświadomienia sobie Bożej obecności. Przez odwołanie do: pierwszy, Bożej wszechobecności; drugi, szczególnej obecności Boga w człowieku; trzeci to jest myśl o Panu Jezusie, który w swoim człowieczeństwie patrzy na nas z nieba; a czwarty, wyobrażenie sobie Pana Jezusa obecnego tuż przy nas. Myślę, że to jest naprawdę łatwe do zapamiętania. Której z tych metod używać? Tu oczywiście mamy wolność. Przy czym radzi Franciszek Salezy tak, by postawić się przed modlitwą w obecności Bożej, to jest cytat, używaj jednego z tych czterech sposobów, przy czym nie trzeba ich używać wszystkich razem, ale jednego naraz i to króciutko, jak najprościej i bez wysiłku. Jeszcze dwie uwagi. Po pierwsze, Pan Bóg jest wszędzie, ale nie wszędzie jest w taki sam sposób. Inna jest Jego obecność w duszy przez łaskę uświęcającą, inna jest Jego obecność w Słowie Bożym, inna przez moc stwórczą i tak dalej. Te sposoby Bożej obecności nie są jednakowe i to, że one nie są jednakowe, ma swoje konkretne konsekwencje. To jest podobnie jak z wodą. Bardzo mi się podoba to porównanie. Woda jest obecna wszędzie, w powietrzu, pod postacią pary wodnej. I to ma wielkie znaczenie dla naszych organizmów. Jakby nie było tej pary wodnej, nie bylibyśmy w stanie funkcjonować. Jednakże ten sposób obecności wody, choć jest bardzo ważny, on nie jest dla nas do końca wystarczający. Jak się chcemy napić czy umyć, to nie będziemy się wachlować, żeby tej pary wodnej na nas trochę poleciało. Jest woda w szklance i jest woda w powietrzu. To nie jest tak, że to wszystko jedno, bo to wszystko jest przecież woda. A dlaczego o tym mówię? Dlatego, że szczególnym, najmocniejszym, najrealniejszym sposobem obecności Boga wśród nas jest Jego obecność w Najświętszym Sakramencie. Skoro tak, to jest jasne, że gdy modlimy się przed Najświętszym Sakramentem, czy to wystawionym, czy to przechowywanym w tabernakulum, to jest najważniejsze co do Bożej obecności, żeby uświadomić sobie, ożywić to, obudzić w sobie świadomość, przed kim jestem, że jestem wobec prawdziwej, realnej obecności Chrystusa w konsekrowanej hostii. Oczywiście używanie tych czterech sposobów uświadomienia sobie Bożej obecności, o których Franciszek Salezy pisał, ono nie jest zakazane, ale jeżeli już byśmy ich używali, to jedynie jako coś dodatkowego, pomocniczego, ale najważniejsze jest to, że jesteśmy przed Najświętszym Sakramentem. Miałem powiedzieć jeszcze coś o wytrwałości. To jest oczywiście duży temat, tutaj go jedynie dotknę, ale chciałbym go dotknąć w taki sposób, który nie będzie banalny. Mam nadzieję, albo tak przewiduję, że możliwe, że będzie dla was czymś nowym. Ale najpierw chciałbym wam pokazać, czym jest modlitewna gorliwość w wersji naprawdę radykalnej. Gorliwość w wersji hard, super hard.
Zaznaczam, że nie powiem tego, aby na kogokolwiek z Was czy na siebie samego nalegać, że mamy dokładnie to naśladować. Niemniej będzie to, tak sądzę, mocno dające do myślenia. Może to będzie dla Was inspirujące. A o co chodzi? Przytoczę Wam zaraz fragment listu świętego Piotra Damianiego, biskupa i doktora Kościoła. To będzie list 18 do eremitów z Fonte Avellana. Piotr Damiani pisze w nim o życiu mnichów. Pisze w szczególności o ich modlitwie. Posłuchajmy. I tego, jak sądzę, nie godzi się pominąć milczeniem, że gdy jakiś brat umrze, każdy zwyczajowo pości w jego intencji 7 dni, przyjmuje 7 razy chłostę po 1000 razów rózgą, 700 razy leży w prostracji, odśpiewuje dodatkowo 30 psalterzy, jak również przez 30 dni bez przerwy odprawia się szczególnie za niego liturgię mszy świętej. Ten zwyczaj względem umarłych jest w pełni zachowywany w sposób ścisły i nienaruszony. 30 psalterzy, a psalterz to 150 psalmów, 700 razy leżenie krzyżem, surowe praktyki pokutne. No, powiem szczerze, że jakbym o tym nie przeczytał, to chyba bym nie wpadł na to, że ktoś w historii naprawdę mógł żyć w taki sposób. Piotr Damiani pisze tutaj o życiu kamedułów. To jest oczywiście życie kompletnie inne niż życie nasze. Życie kompletnie inne nawet niż życie zdecydowanej większości zakonników. Skoro tak, to byłoby to daleko idącą nieroztropnością, jakbyśmy w prosty sposób kopiowali te praktyki jeden do jednego do zupełnie innych realiów życia. Ale niezależnie od wszystkiego, ten modlitewny żar kamedułów, o którym pisze Piotr Damiani, on budzi wielki podziw. Niech będzie dla nas inspiracją, abyśmy myśląc o czymś takim jak gorliwa modlitwa, jak wytrwała modlitwa, nie zawężali naszego myślenia do czegoś tylko odrobinę wymagającego, a może nawet wprost łatwego. Drugi obraz, który chciałbym Wam pokazać, pochodzi z przypowieści. Nie mam jednak na myśli którejś z przypowieści, które bezpośrednio traktują o modlitwie, tych przypowieści z Ewangelii, jak przypowieść o natrętnym przyjacielu, czy przypowieść o wdowie, która uporczywie wzywała pomocy złego sędziego. Swoją drogą ostatnio odwoływałem się do tej przypowieści w kazaniu. Ale chciałbym przytoczyć Wam obraz z przypowieści, którą nazywamy Księgą Judyty. Jest taka księga w Starym Testamencie, mało znana w tym sensie, że no jest rzadko czytana w liturgii, raczej też nieczęsto można spotkać do niej odwołania w kazaniach, a możliwe, że wielu wiernych w ogóle nie wie, że taka księga istnieje. Nie ma najmniejszych wątpliwości, że ta księga nie przedstawia historycznych wydarzeń. Ona jest tak skonstruowana, że to widzi każdy, kto wie coś o postaciach historycznych, które w tej księdze się pojawiają. Tutaj są takie niespójności, że to po prostu widać, że autor natchniony chce przekazać pewną myśl, a nie opisać wydarzenia historyczne. Księga Judyty wygląda trochę tak, jakby ktoś nam opowiadał historię o tym, jak to Mieszko I spotkał się z Janem III Sobieskim i rozmawiali o tym, jaką strategię obrać, by wygrać II wojnę światową. No, jakbyśmy słyszeli takie opowiadanie, to nie zastanawialibyśmy się, czy tak rzeczywiście było, bo wiadomo, że tak nie było. Ale byśmy myśleli, jaka idea, jaka myśl kryje się za tym nietypowym opowiadaniem. Nawiasem mówiąc, podobnie podchodzimy na przykład do obrazów Jana Matejki. Na tych obrazach są nieraz postaci, które nie mogły się znaleźć w danym miejscu w tym samym czasie. Ale Matejko umieszcza je na jednym obrazie, bo one wszystkie mają pewien związek z wydarzeniem, które jest na obrazie przedstawione. To tak tylko mówię, żeby Wam pokazać, że to, co jest w Księdze Judyty, to nie jest coś nam zupełnie obcego. Księga Judyty to jest przypowieść.
A jeśli przy pierwszej lekturze wygląda nam na kronikę historyczną, a nie przypowieść, no to jest tak dlatego, że niekoniecznie wszyscy znamy starożytną historię tego regionu, w którym są osadzone wydarzenia i tych ludów, które w tej historii występują. Dlaczego mówię o tej księdze? Otóż dlatego, że jest w niej wymowny fragment, który mocno zapada w pamięć i rzuca nam światło na to, czym jest wytrwała modlitwa. Jesteśmy w 7 rozdziale. Tam wódz wrogich Izraelowi wojsk, Holofernes, wydaje rozkaz ataku na Betulię, miasto żydowskie. Wojska Holofernesa jednak nie ruszają do natarcia, bo dostaje Holofernes taką oto radę. Cytuję: Posłuchaj, władco nasz, rady, aby porażka nie spotkała twoich sił zbrojnych. Ten naród Izraelitów nie ufa swoim oszczepom, ale wysokościom gór, na których mieszka. Nie jest bowiem łatwo wejść na szczyty ich gór. Tak więc, o władco, nie walczy z nimi, jak się walczy w szyku bojowym, a wtedy ani jeden mąż nie zginie z twego ludu. Zostań w swoim obozie i oszczędzaj każdego człowieka swoich sił zbrojnych, a tylko słudzy twoi niech opanują źródło wody, które wypływa u podnóża góry. Stamtąd bowiem czerpią wodę wszyscy mieszkańcy Betulii. Zniszczy ich pragnienie i poddadzą swoje miasto. Wtedy my i lud nasz wstąpimy na pobliskie wierzchołki gór i rozbijemy na nich obóz i pilnować będziemy, aby nie uszedł z miasta ani jeden mąż. I zginą od głodu oni, ich żony i dzieci. A zanim dosięgnie ich miecz, już powaleni leżeć będą na ulicach miejsca ich zamieszkania. Tak srogo odpłacisz im za to, że zbuntowali się i nie wyszli przed ciebie w pokoju. I Holofernes idzie za tą radą i odcinają wrogowie Izraelitom dostęp do wody. Czytamy dalej tak. Wtedy zawołali Izraelici do Pana Boga swego, bo upadli na duchu, gdyż ich otoczyli wszyscy wrogowie i nie było możliwości ucieczki spośród nich. I otaczał ich dookoła cały obóz Asyryjczyków przez 34 dni. Piechota, rydwany i konnica. I wyczerpały się wszystkim mieszkańcom Betulii wszystkie ich zbiorniki wody i opróżniły się cysterny. Nie mieli tyle wody, aby ugasić pragnienie nawet przez jeden dzień, dlatego dawano im do picia wodę wydzielaną. Straciły więc ducha ich dzieci, a kobiety i młodzieńcy mdleli z pragnienia i padali na ulicach miasta i przy wejściach do bram i nie było w nich siły. Cały lud, młodzieńcy, kobiety i dzieci otoczyli wokoło Ozjasza i naczelników miasta i wołali donośnym głosem wobec całej starszyzny słowami: Niechaj rozsądzi Bóg między wami a nami, bo wyrządziliście nam wielką krzywdę, nie układając się o pokój z Asyryjczykami. A teraz już nie ma pomocy dla nas. Bóg wydał nas w ich ręce, abyśmy z pragnienia padali przed nimi i całkowicie zginęli. A teraz przywołajcie ich i wydajcie całe miasto na łup ludziom Holofernesa i wszystkich jego sił zbrojnych. Lepiej bowiem będzie dla nas, że się staniemy ich zdobyczą. Pójdziemy bowiem do niewoli i tak będziemy żyli. I nie będziemy patrzyli na śmierć naszych niemowląt i na żony i dzieci nasze, jak umierają. Bierzemy na świadków przeciwko wam niebo i ziemię i Boga naszego i Pana ojców naszych, który nas karze za grzechy nasze i za przestępstwa naszych przodków, aby nie postąpił w dniu dzisiejszym według tych słów. I powstał wielki, jednogłośny lament wśród wszystkich zebranych i wołali do Pana Boga donośnie. W tym dramatycznym momencie głos zabiera król Ozjasz. Czytamy, a Ozjasz rzekł do nich: Bądźcie mężni, bracia, przetrwajmy jeszcze 5 dni. W tych dniach Pan i Bóg nasz okaże nam miłosierdzie swoje. On bowiem nie opuści nas do końca. Jeżeli dni owe miną i nie przyjdzie nam pomoc, uczynię stosownie do waszego życzenia.
Te słowa Ozjasza wydają się bardzo piękne, wypływające z wiary, z zawierzenia Panu Bogu, bo mówi Ozjasz: wytrzymaliśmy 34 dni, wytrzymajmy jeszcze 5, w sumie 39, zaufajmy Bogu, a jak to wszystko nie pomoże, to 40 dnia się poddamy. Wiemy, że liczba 40 często w Biblii ma charakter symboliczny. Także tutaj możemy tak na nią patrzeć, tym bardziej, że to wszystko jest przecież przypowieść. Ale nawet niezależnie od tego, jak byśmy patrzyli na tą 40, to Ozjasz wzywa do wytrwałości, mówi o Bożej opiece, ale jednak stawia pewne granice, że jak Pan Bóg nie zainterweniuje do tego a tego dnia, to wtedy działamy po swojemu. I w tym momencie, dopiero w rozdziale 8, pojawia się nasza główna bohaterka, czyli Judyta. Od 40 miesięcy jest wdową. Jest piękna, zamożna, a do tego szlachetna i pobożna. W całym mieście nikt nie może powiedzieć złego słowa o tej kobiecie. Judyta posyła po naczelników miasta i mówi im tak. I właśnie dla tych słów Judyty, które za chwilę zacytuję, zacząłem wam opowiadać całą tę historię. Mówi Judyta: posłuchajcie mnie, naczelnicy mieszkańców Betulii. Niesłuszna jest wasza mowa, którą dziś wygłosiliście do narodu i złożyliście przysięgę, którą wypowiedzieliście jako warunek między Bogiem a wami. I oświadczyliście, że wydacie miasto w ręce waszych wrogów, jeżeli w tych dniach Pan nie przyjdzie wam z pomocą. I teraz bardzo mocno mówi: kim wy właściwie jesteście, żebyście wystawiali na próbę w dniu dzisiejszym Boga i postawili siebie ponad Boga między synami ludzkimi? Wy teraz doświadczacie wszechmogącego Pana i dlatego nigdy nic nie zrozumiecie. Nie zbadacie głębokości serca ludzkiego, ani nie przenikniecie myśli jego rozumu. Jak więc wybadacie Boga, który wszystko to stworzył? Jak poznacie jego myśli i pojmiecie jego zamiary? Przenigdy, bracia, nie drażnijcie Pana Boga naszego. Gdyby nawet nie zechciał nam pomóc w tych 5 dniach, to ma on moc obronić nas w tych dniach, w których zechce. Albo zgubić nas na oczach naszych wrogów. Słyszymy te słowa. One właściwie ustawiają relacje między człowiekiem a Bogiem. Kim wy jesteście, by stawiać Bogu warunki? Pyta Judyta. Kim wy jesteście, by wystawiać Boga na próbę? Judyta prawdziwie zawierza woli Pana Boga, by tak rzec, zostawia mu wolną rękę. Ma moc nas obronić i ma moc nas zgubić, mówi, w tych dniach, w których zechce. Bądź wola Twoja, to wyrażają słowa Judyty. Niech się dzieje wola Boża, jakakolwiek by ona nie była. Nawet jakby była zupełnie inna od naszej woli. I mówi potem nasza bohaterka: nie wymuszajcie zarządzeń od Pana Boga naszego, ponieważ nie można uzyskać nic od Boga pogróżkami, jak od człowieka, ani nim rozporządzić jak synem ludzkim. Czyli rozporządzić Bogiem jak synem ludzkim, jak człowiekiem. Mówi dalej: oczekując od Niego wybawienia, wzywajmy pomocy dla nas od Niego, a On wysłucha naszego głosu, jeżeli Mu się spodoba. I prowadzi dalej Judyta logiczny wywód, w którym pokazuje, że to jest wola Boga, by oni wytrwali i że mają mocne podstawy, by ufać, że chce Pan Bóg ich ocalić. I wzywa Judyta do wytrwałości i mówi: za to wszystko będziemy dziękować Panu Bogu naszemu, który doświadcza nas tak jak i naszych przodków. Mówi, że to wszystko to jest próba, trzeba ją przejść, a kto ją przejdzie, to będzie to coś bardzo cennego. Ozjasz przyznaje rację Judycie i chwali jej mądrość. Przy okazji winę za to, co powiedział wcześniej, zrzuca na lud. Taka chyba typowa dla niektórych polityków zagrywka. No, ale mniejsza o to.
Teraz mamy jeszcze jeden moment ważny dla tej historii. To mianowicie, że nie jest tak, że Żydzi poprzestają na modlitwie. Ozjasz mówi, no to dobrze, módlmy się o deszcz. Wybawi nas Pan Bóg, ześle deszcz. Ale Judyta ma inny pomysł. Ona bierze sprawy w swoje ręce. Ufa Panu Bogu, ale też rozeznaje, że to nie przez deszcz, ale nie przez jakieś pioruny, czy jeszcze przez coś innego wybawi Pan Bóg ich z opresji. Ale za jej sprawą Pan Bóg chce uratować swój lud. I Judyta wyrusza z tajemniczą misją, która ostatecznie zakończy się pokonaniem wroga. Modlitwa i czyn. Zaufanie Panu Bogu oraz jednoczesne branie odpowiedzialności za swoje czyny. Oczekiwanie Bożej interwencji, ale zarazem świadomość tego, że może Pan Bóg chcieć interweniować nie w sposób nadzwyczajny, ale w sposób, który nazwiemy zwyczajnym. Przez człowieka, który wypełni jego wolę, który ją rozpozna i za nią podąży. Nie stawianie Panu Bogu warunków. Proście, a będzie wam dane, mówi Pan Jezus. Możemy też powiedzieć, proście, aż będzie wam dane. A o ile w sprawach doczesnych może być tak, że nie będzie nam dane w taki sposób, jakbyśmy sobie tego życzyli. Bo może wola Pana Boga jest inna niż nasza. Tak będzie w sprawach doczesnych, pewnie wiele razy, w wielu przypadkach. Ale wtedy, jak się modlimy o to, co bezpośrednio dotyczy wiecznego zbawienia człowieka, na przykład by zerwał z takim czy innym grzechem, by wyspowiadał się po latach, czy by po prostu doszedł do wiecznego zbawienia, no to wiadomo, że takie intencje zawsze będą z wolą Bożą zgodne. Proście, aż będzie wam dane. Przypomina mi się przykład, który kiedyś usłyszałem w seminarium. Taki, że pewien człowiek, już nawet nie pamiętam, czy to był mężczyzna, czy kobieta, ksiądz, zakonnica, czy wierny świecki. Pewien człowiek w każdym razie miał zeszyt, do którego wpisywał intencje, w których się modli. I przy każdej intencji była data rozpoczęcia modlitwy. I miał ten człowiek zasadę, że modli się, aż zostanie wysłuchany. Jak został wysłuchany, to wpisywał obok datę. Kiedy to się dokonało? Kiedy to się wypełniło? Jak znaleziono po jego śmierci ten zeszyt, to wszystko, o co się modlił tak wytrwale, spełniło się. To jest moc wytrwałej modlitwy. Podsumujmy krótko. Pokora, skupienie i wytrwałość. To niektóre z warunków dobrej modlitwy, które nam podaje katechizm. Świadomość tego, że modlitwa jest darem dla nas i świadomość własnej małości, nędzy, grzeszności, to może nam pomóc na drodze do pokory w modlitwie. Skupieniu na Panu Bogu pomaga uświadomienie sobie Bożej obecności z użyciem jednej z czterech metod, o których mówi święty Franciszek Salezy. A wytrwałość, to tutaj Kameduli, Judyta są dla nas wzorami. Warto od nich czerpać. Warto się nimi inspirować. Niech was, niech nas Pan Bóg ku temu prowadzi, ku modlitwie pokornej, skupionej, wytrwałej, ku dobrej modlitwie, ku modlitwie, która jest miłą Jemu w ogniu.